Mój temat to w jaki sposób istnieją wartości. Pytanie i temat, tytuł są przekorne, przewrotne, ponieważ ja tam dałem cudzysłów na słowo istnieją. Jeżeli ktoś się spodziewał, że ja tu będę mówił, w jaki sposób faktycznie, obiektywnie istnieją wartości, takie klasyczne jak prawda, dobro i piękno, no to na pewno się rozczaruję. Nie chodzi. Że jak to... Chcę swój referat poświęcić takiej problemowej refleksji na temat właśnie takich postaw bardzo twardych. To jest w ogóle pomysłem na ten referat była dyskusja wielokrotna na stronie naszego koła na Facebooku. Pojawiały się tam, miałem wrażenie, takie deklaracje, że są pewne wartości, do których trzeba dążyć, które są obiektywne. I istnieją może nie w sposób ontologiczny, ale w taki stały i trwały, właśnie takie jak prawda, dobro i piękno. Ja uważam, że nie. Że w ogóle w taki sposób nie istnieją obiektywny. A w jaki sposób istnieją, to powiem troszeczkę później. Najpierw chcę powiedzieć o tym, dlaczego ten temat jest w ogóle ważny. Ważny jest o tyle, o ile codziennie dokonujemy jakichkolwiek czynów o charakterze etycznym lub moralnym. Ja raczej będę używał tych słów zamiennie. No i często, jeżeli sytuacja na to pozwala, możemy się nie zastanawiać nad racją dostateczną, uzasadniającą taki albo inny wybór. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy dochodzi do zgrzytu. Moich wyznawanych wartości, a wyznawanych kogoś innego, w momencie, w którym sytuacja nas zmusza do konfrontacji, musimy te racje w jakiś sposób uzasadnić. Moim zdaniem nie da się tego swoich własnych racji uzasadnić w dyskursie obiektywnym, czy być może ontologicznym, ideowym. Dlaczego? Mówi się bardzo często o starożytności, czy w średniowieczu, że tam wszystko było oczywiste. Jeżeli chodzi o to, co się kryje za tymi pojęciami, jak prawda, dobro, piękno. Moim zdaniem to nigdy nie było oczywiste. Pisze o tym bardzo zgrabnie Lyotard, mówiąc o upadku wielkich narracji. Te narracje moim zdaniem upadły ze względu na pluralizm, relatywizm, na wielość różnych postaw i stanowisk i przez dostęp do informacji bardzo szerokiej. I teraz pytanie, co w obliczu tego, gdy musimy dokonać jakiegoś czynu, co należy robić, czym się należy kierować, żeby nie doszło do jakiegoś takiego mordu ideowego. Mamy do czynienia z, na przykład w dyskursie społecznym z narodowcami, którzy mówią Bóg, honor, ojczyzna. Co się tak naprawdę za tym kryje? Za tym się kryje moim zdaniem... prawda, tak, obiektywna prawda. Za tym się kryje nie tak naprawdę właśnie prawda, tylko proces interakcjonizmu symbolicznego. To jest koncepcja Herberta Mida i ona polega mniej więcej na tym. On mówi, nie zadawajmy sobie w ogóle takiego pytania, co to jest prawda i w jaki sposób ona istnieje bądź nie, tylko przyjrzyjmy na oczy i powiedzmy sobie szczerze, że wartości konstruują się poprzez... język myśli i wypowiedzi w kontaktach międzyludzkich. I przykładem takich efektów tego procesu świadomego jest na przykład Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Często się mówi, że ona w jakiś sposób zabezpiecza podstawowe wartości, nie wiem, tam jest mowa też o godności, o prawach do wolności, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest tylko i wyłącznie deklaracja. To jest efekt interakcjonizmu, czyli tak naprawdę czegoś, co jest zupełnie w dyskursie relatywne i uznawane o tyle, o ile się na to zgadzamy. Za tym nie kryją się jakieś wyższe w ogóle wartości istniejące w sposób trwały.
No i teraz pojawia się teraz wiele pytań, bo ja mówię teraz o procesie i o tym, że tych wartości nie ma. No to zadajemy pytanie, czym należy się kierować? W klasycznej aksjologii mówi się o jakimś zespole, zestawie wartości, który przyjmujemy albo nie. Proponują to religie, czy jakieś inne nurty, czy nie, nurty w ramach psychologii czy filozofii. Czym się należy kierować? Ja proponuję, żeby... Znaczy, to nie jest jakaś nowość w ogóle. Proponuję, żeby zminimalizować założenia, kierując się... No nie wiem, czy nie nadużyję słowa fenomenologią. W sensie fenomenologią życia, doświadczenia codziennego. Czyli skupmy się na tym, co wszyscy mamy. Wszyscy mamy doświadczenie wolności. I tutaj myk polega na tym, jak rozumieć tą wolność. Ostatnio odkryłem, dzięki tutaj między innymi Marcinowi, czy poprzez Jaspersa, niczego. Nietzsche mówi w sposób taki prosty. Stań się, kim jesteś. Jak ja to usłyszałem na prezentacji u Marcina, to się zacząłem zastanawiać, no dobra, ale w jaki sposób wygląda efekt końcowy, sylwetka takiej osoby, która stała się tym, kim jest. Bo Nietzsche nie za bardzo mówi o tym, jaki będzie ten efekt końcowy, raczej mówi o śmierci Boga, czyli o zepsuciu pojmowania moralności. W sensie takim, że moralność w okresie, w którym Nietzsche tworzył, zaczęto postrzegać jako instrumentalnie, bardzo płytko, w sensie zupełnie bezrefleksyjnie. Nie, takie wartości deklaratywne, ale nie zinternalizowane. Dlaczego w ogóle chciałbym skupić się na tym pojęciu wolności? Moment. Znaczy, to jest tak. Ja chcę powiedzieć, że tych wartości nie ma, ale musimy je skonstruować. Teraz jakie? Przyjmijmy taką wersję, że powiedziałem przed chwilą, że nic nie ma. Jeżeli chodzi o całą sferę aksjologii. Co nam zostaje? Zostaje nam takie podstawowe doświadczenie, jeżeli ja przyjąłem wcześniej, że znaczenia się tworzą poprzez interakcję z drugim człowiekiem. Zdaniem Levinasa, na którego bardzo chętnie lubię się też powoływać, jeżeli mamy do czynienia z interakcją, to pierwsze, co mi się rzuca na to, jak ja patrzę na przykład na Damiana albo na Marcina, to jest jego twarz. I to jest tak naprawdę, szczerze mówiąc, trzeba się przyznać, zupełne założenie, ale nie bezpodstawne, ponieważ kryterium uznania tego za jakieś minimalne założenie filozoficzne jest to, że kogo by nie zapytać, myślę, że większość z nas się z tym zgodzi, że to jest takie doświadczenie bardzo fundamentalne, w sensie ja odnajduję siebie, część siebie w twarzy drugiego człowieka. I to jest punkt wyjścia. Razem z doświadczeniem wartości wolności. W sensie, na przykład Husserl mówi, jeżeli mówimy o fenomenologii, że najważniejszym efektem redukcji transcendentalnej będzie zredukowanie się do tego poziomu, gdy ja zobaczę przedmioty takimi, jakimi są naprawdę. Tu mamy też jakby postulat tego, żeby zobaczyć wartość rzeczy poprzez poznanie takimi, jakimi są. To jest, uważam twardo, powiem, zupełna nieprawda. Ten efekt tego procesu jest w ogóle nieosiągalny. Jedyne, co jesteśmy w stanie osiągnąć poprzez redukcję transcendentalną, to jest doświadczenie wartości siebie samego poprzez doświadczenie równolegle, bo to jest ten sam proces, doświadczenie wolności. W sensie to, że we mnie pojawia się jakieś takie, zanim Husserl mówi poznanie, pojawia się roszczenie do
do poznawania tego, czyli roszczenie mnie jako podmiotu, który istnieje i ma taką możliwość, czyli wolność do tego, żeby rozpocząć ten proces dalej poznawania. Ale pierwotny jest, zdaniem Tischnera, proces doświadczania siebie jako wartości właśnie. No i to jest kolejna rzecz, równolegle idąca z doświadczeniem twarzy. Ja chciałbym jeszcze pod to, wiem, że to bardzo synkretycznie brzmi, podczepić również takiego myśliciela, polskiego psychologa Kazimierza Dąbrowskiego, który świetnie, myślę, pasuje pod to, co przed chwilą powiedziałem. Dezintegracja pozytywna polega na tym, że fundamentalnym również doświadczeniem każdego człowieka jest jego pęd do rozwoju, do autorozwoju. I cała idea Dąbrowskiego polega na tym, że rozwijamy się poprzez zderzanie z rzeczywistością i nawet jeżeli nam na ten moment to będzie szkodziło, mamy poczuć w sobie wewnętrzną chęć do radzenia sobie z tym, internalizowania tego i pójścia dalej. No to wymieniam mnóstwo różnych tych poziomów, nie chcę za bardzo o tym mówić. Ale myślę, że to również można przyjąć jako taką wartość, w sensie tytułowym, w jaki sposób istnieją wartości, podstawową. Jak to wszystko zrzucimy do kupy, to okazuje się, że potrzeba również kolejnego założenia, żeby przedstawić tą koncepcję istnienia wartości w sposób obiektywny, ale właśnie taki nietwardy. Założenia, że jednak człowiek z natury jest dobry. Że ten proces, troszeczkę mało o niczym powiedziałem, ale ten proces stawania się tym, kim jestem, efekt końcowy zakłada, że jednak podstawą mnie, tego kim ja jestem, nie będzie chęć do zabijania innych ludzi. Myślę, że ten sposób mówienia w ogóle o wartościach jest o tyle lepszy, że jak pójdziemy z tą koncepcją na przykład do szkoły czy do gimnazjum i zaczniemy o niej mówić, to jest rzecz, którą na przykład młodzi ludzie kupią. Tak bardzo takim merkantylistycznym językiem mówiąc. Bo jak zaczniemy mówić o tym, że wartości istnieją w sposób obiektywny, czy na przykład piękno. Piękno już się dawno zdezawuowało i młodzi ludzie całkowicie o tym wiedzą, że nie wiadomo, co to jest tak naprawdę piękne, a co dopiero, co to jest prawdziwe, biorąc pod uwagę to, jak wygląda nasz na przykład dyskurs polityczny w Polsce. O co chodzi? Chodzi o to, żeby tak powiedzieć o wartościach, żeby nie narzucać takiej koncepcji, że to jest do odkrycia, a ty masz się tego nauczyć. A jednocześnie zabezpieczyć całą tą ideę klasycznie rozumianych wartości. Znaczy ja zakładam, że biorąc pod uwagę to podstawowe doświadczenie twarzy, doświadczenie wolności, czy również tą podstawową intuicję, że się rozwijamy, dojdziemy do tego samego efektu, jakbyśmy czytali Platona namiętnie czy Arystotelesa. Znaczy dojdziemy do tego samego, co Werner Jäger, pisząc taką pozycję słynną, tam jest Paidea, formowanie człowieka greckiego. Dojdziemy dokładnie do takiego samego ideału państwa, o jakim mówi Platon i jak interpretuje go Jäger, jeżeli będziemy się kierować tymi trzema rzeczami, o których powiedziałem. Bez mówienia ludziom o tym, że one istnieją w sposób obiektywny, trwały i zadane do odkrycia. Kolejną zaletą jakby kierowania się tymi trzema rzeczami jest to, że dopuszczamy możliwość różnego rozumienia szczęścia, ale również do tego, że nie krzywdzi się w jakiś sposób drugiego człowieka. I dopuszczamy też możliwość, ponieważ to nie jest system zamknięty, dopuszczamy możliwość rozwiązywania na przykład współczesnych problemów bioetycznych czy najnowszych gorących problemów etycznych.
bez mówienia, że moja racja jest moja, ponieważ tak obiektywnie, nie wiem, z logiki czy rozrysowania na tablicy jakiegoś wzorka wynika. Bo idea całego tego interakcjonizmu polega na tym, że na bieżąco ustalamy znaczenia. Żeby może troszeczkę zobrazować ten proces, jak on wygląda, w myśli Mida, ja przeczytam taką historyjkę, która jest zagadką tak naprawdę, i spróbujcie sobie odpowiedzieć właśnie o co tutaj chodzi. Ojciec i syn jechali na mecz samochodem. Silnik nagle zgasł, kiedy samochód znajdował się na przejeździe kolejowym. Z oddali rozległ się ostrzegawczy gwizd lokomotywy. Ojciec nerwowo próbował uruchomić samochód, lecz w panice nie zdążył przekręcić kluczyka w stacyjce. Pociąg uderzył w samochód. Karetka pogotowia niemal natychmiast przybyła na miejsce wypadku. W drodze do szpitala ojciec zmarł. Syn ciągle jeszcze żył, ale jego stan był ciężki i wymagał natychmiastowej operacji. W szpitalu natychmiast przeniesiono go na salę operacyjną. Sprowadzono chirurga, gotowego do akcji. Jednak na widok chłopca chirurg zbladł i wymamrotał. Nie mogę operować tego chłopca. To mój syn. Pytanie, kim był ten chirurg w tej całej opowieści? Możesz powiedzieć, jak znasz odpowiedź, to mów. Jego matka była. No, jego matka była. I cała właśnie idea tego interakcjonizmu symbolicznego polega na tym, że jeżeli jakiś, no nie chcę tutaj, bo jesteśmy nagrywani, ale jakiś hierarcha kościelny mówi, że role matki i ojca są ustalone i że tak już było i tak dalej, no to jest nieprawda. To się cały czas tworzy i w ten sam sposób moim zdaniem tworzy się też rozumienie wartości. Tego typu podejście, myślę, że również dopuszcza taką możliwość renegocjowania właśnie takiego problemu z tożsamością społeczną, jak się Raban podniósł razem z tym, że gender chce nas zniszczyć, zateizować itd., itd. No, myślę, że jeżeli zaczęlibyśmy próbować myśleć właśnie nie w sposób, że moja racja jest obiektywna i że istnieje gdzieś tam i powinienem ją tylko wciskać czy indoktrynować swoje dzieci, bo właśnie przez pryzmat wychowania bardziej w ogóle o tym mówię przyszłościowo zupełnie. Myślę, że gdybyśmy przyjęli ten dyskurs, który ja proponuję, rozwiązałoby to wiele takich napięć, nie? Społecznych. Może ja bym chciał powiedzieć taki może przykład praktyczny, który też niedawno zupełnie odkryłem, bo ja sam mam zastrzeżenia do tego, co mówię, będę oczekiwał na wasze również zastrzeżenia. Najgorszym założeniem w tym wszystkich tych trzech rzeczach, które powiedziałem, jest właśnie ta koncepcja tego, że człowiek jednak z natury jest dobry. Znaczy, to jest bardzo silne założenie. Jednak ja mimo wszystko chcę wierzyć w to, że tak jak na przykład pisze Antoni Kępiński o tym, no to jest też bardzo znany polski psychiatra, który pracował z ofiarami, z niedoszłymi ofiarami obozów koncentracyjnych. On za tę nagrodę, którą, znaczy, pracował w zespole z innymi psychiatrami, którzy pomagali tym obozowiczom. Zbiór tych jakby wywiadów i innych analiz opracowań, prawie za to ten zespół dostał Nagrodę Nobla, prawie. Bardzo blisko było. No i efekt tych prac jest taki, że mimo tego, że człowiek w tak bardzo złych warunkach, przebywając właśnie w tym obozie zagłady, okazywał, no powiedzielibyśmy, bardzo ludzkie i humanistyczne zachowania, ponieważ no można by było powiedzieć, że jak w tym pomieszczeniu zamknie się drzwi i okna, to zaczniemy po jakimś czasie wariować i bić się o każdego batona. Ale mimo wszystko, nie Bartona, tylko Batona. Znaczy o Bartona też, bo jest tak chłop przystojny, że... No nie, ale to behawioryści by tak powiedzieli, prawda, że zaczniemy się tutaj zabijać o każdy kawałek chleba. Wniosek z tamtych badań był zupełnie odwrotny, że tak naprawdę ci, którzy poddali się niewoli, to byli ci hitlerowcy, którzy stali z karabinami, a ci, którzy byli zamknięci w tym obozie, byli tak naprawdę wolni. W sensie oni podjęli decyzję, że nie będą się nawzajem zabijać, nie? Także ja myślę, że należy mimo wszystko wierzyć w tą dobrą naturę człowieka.
A mówienie o tym, że jakieś wartości istnieją obiektywnie i należy je w ogóle przyjąć za jakiś tam pewnik, dlatego że jakiś tam filozof chce, w ogóle nic nie daje, nie zabezpiecza nam interesu tak naprawdę, o jakie temu filozofowi może chodzić. Ja bym najchętniej właśnie wyrzucił na przykład Elsenberga do kosza, bo jak on zaczyna się zajmować analizowaniem tego, w jaki sposób i kategoryzować wartości estetyczne, piękne albo utilitarne i tak dalej, to ja myślę, że on debatuje zupełnie nad tym, jak wygląda obecne pojmowanie wartości w społeczeństwie. Myślę, że to jest w ogóle nie tędy droga, bo w ten sposób co jakieś 100 lat będzie powstawała zupełnie odmienna agatologia czy aksjologia. Gdyby się skupić na tym podejściu, które ja bym chciał zaproponować, to zdamy sobie sprawę z tego, że ten dyskurs wartości jest wartościotwórczy, ale właśnie nie do końca. Ze względu na to doświadczenie twarzy czy wolności i inne jakieś doświadczenia graniczne, tak jak ci ludzie w obozie mieli. No pytanie, które chciałem sobie jeszcze na koniec postawić, to czy tego rodzaju wartości należy propagować lub niszczyć? Ewentualnie, jeżeli jakaś grupa społeczna uzna, że no nie wiem, weźmy sobie tutaj takich chamskich narodowców, uzna, że na przykład środowisko LGBTQ wyznaje zupełnie odwrotne wartości, należy ich leczyć. Czy w taki sam sposób, jeżeli przyjmiemy tą moją koncepcję, znaczy moją, no tą, którą tutaj obecnie proponuję, zupełnie nie jest nowatorska, interakcji z społecznością, należy takie coś tępić? No nie. No nie, bo ponieważ to z założenia zakłada postawę otwartości wobec drugiego człowieka i dopuszcza istnienie jakby równych pluralizmów. A to, co tak naprawdę należy propagować, to nie konkretny zestaw, ale konkretne postawy właśnie oparte na tym minimalizmie, o którym mówiłem, polegające na uwrażliwianiu, na dyskurs społeczny, czyli to jak się porozmawiamy ze sobą, jaki mamy do siebie stosunek. I ja milcząco zakładam, że jeżeli będziemy zwracać na to uwagę podczas nawet zwykłych rozmów w sklepie, czy nie wiem, na uczelni, rozumiejąc stosunki władzy, jaki ma wykładowca nad studentem i tak dalej, będziemy dążyć do podmiotowego traktowania, czyli no podmiotowego, to jest zagadkę zadałem, co jest podmiot. No, to najwyżej w pytaniach. Znaczy, jeżeli będziemy dążyć do takiej postawy otwartości, to tego typu konflikty nie będą wybuchały. Jak na przykład między narodowcami albo środowiskiem LGBTQ. Bo to prowadzi moim zdaniem największym sojusznikiem takich hardkorowych postaw jest właśnie myślenie typu obiektywnego i ontologicznego. Czyli zadawanie sobie pytań, jak jest, a nie jak mogłoby być, ewentualnie uważamy, jak moglibyśmy, że mogłoby być. Znaczy to jest tak naprawdę propozycja zupełnie innego stylu myślenia i patrzenia na nie tylko dyskurs, ale również na innego człowieka. I myślę, że to jest to, co powinniśmy propagować, a nie zastanawiać się właśnie, tak jak zadałem w tytule pytanie, w jaki sposób istnieją wartości moralne. Bo po pierwsze, to nikogo w ogóle nie interesuje, a po drugie, jeżeli interesuje to jakiegoś filozofa, to później okazuje się, że są zainteresowani tylko we własnym środowisku. Może brzmi to troszeczkę jak utylitaryzm, ale nawet jakby to dobrze. Byleby zabezpieczało to faktycznie wartości, które nawet to kółeczko wzajemnej adoracji chciałoby proponować. Myślę, że powinno się skupić bardziej na tym, nie w sposób jak jest, tylko na tym, jak my między sobą się zachowujemy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.